dzisiejszym nagrywamy dla Was kolejny odcinek z serii Fakty i Mity o flipowaniu mieszkaniami na rynku pierwotnym. Ja nazywam się Patryk Sołtysiak, a Ty jesteś na kanale Flip na Pierwotnym, gdzie właśnie dzielimy się wiedzą w zakresie obrotu mieszkaniami na rynku pierwotnym. Dzisiaj poruszymy kwestie związane z mitami, że na flipie nie można stracić. Postaram się obalić ten mit, podpierając się poszczególnymi przykładami. Czy na rynku pierwotnym nie można stracić? Otóż z reguły obrót mieszkaniami jest bardzo bezpieczny, ponieważ wykupujemy lokal, wykańczamy lub nie i sprzedajemy. No i jedynym ryzykiem, które jest, no to to, że zawali się rynek, ceny spadną, trzeba będzie dłużej poczekać, aby taką nieruchomość z zyskiem sprzedać. Od, można powiedzieć, ponad 1000 lat funkcjonuje rynek nieruchomości, no i generalnie ceny zawsze rosną, więc w dłuższej perspektywie te straty odrobimy. Ja akurat z Maciejem wypracowaliśmy sobie bardziej agresywną strategię obrotu mieszkaniami, tak żeby generować lepsze stopy zwrotu i korzystać z dźwigni. Tylko że te dźwignie wiążą się z pewnym zwiększonym ryzykiem, ponieważ czasami dawarujemy zakup takiej nieruchomości, czy też odraczamy płatności po to, żeby była możliwość zarobku na niskim wkładzie. No i tutaj niestety czasami ryzykujemy tym właśnie niższym wkładem. Otóż wpłacamy 10, 20, 30% wartości mieszkania i odraczamy płatność pozostałej kwoty na sam koniec trwania inwestycji. I mamy dzięki temu taką możliwość, że możemy mieszkanie na tym niskim wkładzie sprzedać. Tylko tutaj, jeżeli tego nie zrobimy, musimy mieć świadomość, żeby taki lokal na końcu wykupić. A co jeżeli nie będzie na to finansowania? Co jeżeli nam się noga potknie? Mamy na to rozwiązania, których wykorzystujemy odpowiednio efektywne planowanie inwestycyjne, zabezpieczając wykupy takich nieruchomości. To poruszamy na naszych warsztatach. Natomiast jeżeli takiego zabezpieczenia nie będziesz miał, nie będziesz miała, no to musisz liczyć z tym, że możesz stracić. Ja akurat miałem w przypadku jednej inwestycji stratę. Mianowicie nabyłem dwa lokale, które były segmentami. W 2021 roku testowałem rynek segmentów, gdzie wpłacaliśmy również na początku mało. Jednoczyliśmy płatność pozostałej większej kwoty na sam koniec inwestycji. No i obróciłem tymi mieszkaniami. Stwierdziłem, że testowałyśmy kolejne dwa lokale. Tylko niestety zmieniły się trendy rynkowe na rynku. I to, co było kupowane przez klientów kredytowych w 2021 roku, no nie miało zainteresowania w 2022, gdyż popyt na rynku kredytowym się skończył. Stopy procentowe w 2022 roku zaczęły być podnoszone, w zasadzie już do końca 2021 roku, więc niestety bardzo mocno skurczyła się ilość klientów kredytowych i przez to moje dwie nieruchomości niestety nie cieszyły się zainteresowaniem. Stwierdziłem, że nie ma sensu trzymać tych dwóch mieszkań, ratować sytuację i wykupować nieruchomości. Pogodziłem się ze stratą 20 tysięcy, po 10 tysięcy na lokalu, gdyż podpisałem umowę rezerwacyjną i po prostu zrezygnowałem z tych mieszkań i rozwiązaliśmy z deweloperem umowę rezerwacyjną, gdzie przepadł mi zadatek. Więc można stracić na rynku, jeżeli zmienią się trendy, czy też nie zbadasz wszystkich indywidualnych cech nieruchomości, nie zbadasz ceny lokalu, nie zrobisz dobrze badania rynku, no i przestrzelisz się z ceną. A czy flip zawsze kończy się dużym zyskiem? Ja wiem, że są inwestorzy i fliperzy na rynku, którzy sięgają po różnego typu nieruchomości, gdzie mogą zarobić przynajmniej 30 tysięcy złotych. Ja szczerze mówiąc sięgam również po takie nieruchomości, gdzie zarobię 20 tysięcy złotych, ale nie będę wykorzystywał swojego czasu, swojej pracy, zaangażowania i skończę całą transakcję, podpisując jedynie umowy. I w tym wypadku, kiedy mam do czynienia z bardzo niską wpłatą w systemie płatności, chociażby 20, 80 czy 10, 90, jeżeli finalnie mój zysk będzie na tyle dobry, że stopa zwrotu będzie minimum 20%, już po odjęciu wszystkich kosztów około zakupowych, podatków, które mam do zapłacenia i do kieszeni zostanie mi 20% w skali roku, no to będę zadowolony, ponieważ tyle zarabia najlepszy inwestor na świecie, czyli Warren Buffett. Zachęca do obejrzenia mojego materiału związanego z case study dotyczącym właśnie zakupionych mieszkań, jeśli chodzi o dziurę w ziemi. Akurat tutaj okazało się, że zarobiłem nie 20 tysięcy złotych, a 106 tysięcy złotych po opodatkowaniu, ale dokładnie o tym w tym materiale mówię. Jeśli chodzi o nasze działania,
związana z obrotem mieszkania na rynku pierwotnym, to współpracujemy również z inwestorami pasywnymi. Tam te zyski są faktycznie największe, jednostkowo największe, ale pamiętajmy, że obracamy w tym przypadku dużymi mieszkaniami i wykańczamy te lokale, więc wkład jest również duży. W takich przypadkach zyski mieszczą się w granicach między 150 a nawet 400 tysięcy złotych. Mieliśmy taki jeden przypadek wśród wszystkich nieruchomości, które obracaliśmy z inwestorami, no gdzie zarobiliśmy mniej niż oczekiwanie. Założenie było takie, że w przypadku zainwestowania około miliona, miliona 100 tysięcy razem z wykończeniem zarobimy 250 tysięcy. Finalnie nieruchomość zarobiła 158 tysięcy w około 10 miesięcy od zainwestowania środków. 158 tysięcy to dużo, ale w przypadku, kiedy zainwestujemy 1 100 000, no to drastycznie ta rentowność się zmienia. Pomimo atrakcyjnej ceny za metr kwadratowy, tutaj mieszkanie, które znaleźliśmy, to było mieszkanie z dwoma sypialniami, salonem z aneksem kuchennym, ale niestety miało 82 metry, a to już było troszeczkę za dużo. Jednak klienci oczekiwali trzeciej sypialni. Finalnie bardzo mało klientów po prostu potencjalnie mogło nabyć taką nieruchomość. I ten lejek zakupowy był zdecydowanie mniejszy. No ale zyski tak 158 tysięcy, myślę, że nie był tragedią. Tutaj odpowiednio inwestorom pasywnym zrekompensowaliśmy tutaj tą transakcję. Także musicie odpowiednio przeanalizować inwestycje i przyjąć pewne założenia. Czy wykańczacie taki lokal i sprzedajecie z większym zyskiem, czy może tylko podpisujecie umowę? No to i tak przy odpowiednio niskim wkładzie 20 tysięcy czy 30 tysięcy zysku z tylko takiej czynności to też jest bardzo dobry wynik, bo możecie i tak osiągnąć stopę zwrotu na poziomie 30, 40, 50% w skali roku. Więc nie tylko jednostkowo liczy się duży zysk, ale finalnie liczy się stopa zwrotu. Oczywiście zyski mieliśmy dużo większe, ale dzisiaj opowiedziałem Wam o tych newralgicznych sytuacjach. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, subskrybujcie kanał i zapraszam po dalsze materiały. Do zobaczenia.